Jeszcze informacje zarządu, drodzy Państwo. Informacja zarządu, ja informuję, że podjęła się uchwała na podstawie międzysesyjnym zaopiniowaniem pozytywnie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego do zamierzenia inwestycyjnego budowa magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulicy Lema z aleją Jana Pawła II. Drodzy Państwo, dostaliśmy podziękowania od Młodzieżowego Domu Kultury, który obchodzi jubileusz 60-lecia za współpracę. Dostaliśmy również podziękowanie z Domu Pomocy Społecznej za wsparcie w organizacji jubileuszu 10-lecia tej placówki. Drodzy Państwo, informujemy, że jak co roku, również w tym roku będziemy organizowali Mikołaja dla dzieci z najuboższych granic terenu naszej dzielnicy. Parafia się przypomina. 7 grudnia, drodzy Państwo, 7 grudnia w szkole podstawowej numer 155 o godzinie 10 będzie impreza mikołajkowa. Także radni, którzy będą chętni, wytypujemy do pomocy. Także będą Wigilia dla ubogich, 16, pani Bożenka o godzinie 16. Drodzy Państwo, Wigilia kiedy? 16 o godzinie 16. Zakończenie Krzyżyńskiego Komisji Samorządności, które odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym, będzie miało miejsce 29 listopada o godzinie 14. Audytorium Danka, także 29 listopada, godzina 14, będzie uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom Akademii, potem poczęstunek. W grudniu mamy sesję, będziemy mieli w grudniu sesję 13 o godzinie 18 w Szkole Podstawowej numer 155. Pani dyrektor Zgodna będzie gościła w swoich nieskromnych programach. Także będziemy zaszczyceni. Czy członkowie zarządu, pan Łukasz Cieślik, w informacjach zarządu? Dwie informacje. Jedna dotyczy prac nad programem naprawczym Szkoły 52. Otóż w piątek o 8.15 odbędzie się spotkanie u prezydenta. No i nastąpi takie przedłożenie tego programu, który opracowywaliśmy wspólnie z dyrekcją, z nauczycielami i z rodzicami. Jest to kolejny element, że tak powiem, tego całego procesu, który już troszkę trwa. Mam nadzieję, że teraz to przyspieszy też od tej strony administracyjnej. Program już jest realizowany. Państwo dostaliście na maila ten program. Też nie było wielkich uwag, więc pozwoliliśmy sobie już dać zielone światło do tego, żeby przekazać dokument do prezydenta. A druga sprawa dotyczy Szlachetnej Paczki. W tym roku powoli już nawiązuje kontakt z wolontariuszami, z liderami Szlachetnej Paczki, odpowiedzialnymi za realizację tej inicjatywy na naszej granicy. Nie mam na dzisiaj konkretów, ale wyślę maila, myślę na dniach, może z końcem tego tygodnia, może na początku przyszłego, także będę prosił o zgłoszenie się w kontekście zgłaszania osób, które są w potrzebie. No i jeśli będzie potrzeba jakaś też zorganizowania takiej logistycznej pomocy, to też będę prosił. Mogę się tylko wtrącić, bo w tej temacie dzwoniła do mnie pani właśnie ze Szlachetnej Paczki i szukają loku, gdzie mogliby złożyć no dary. Jak pani się nazywa? Krzynówek. To pamiętam. Ja dzisiaj dostałem maila do osoby, która jest koordynatorem akcji w naszej dzielnicy. Jeszcze nie miałem kontaktu. Prosiłam właśnie, żeby się zwrócili może do, bo oni chcieli u nas, ale akurat sobota, niedziela, u nas są też wynajmy, więc nie możemy tego, bo oni potrzebują dużego pomieszczenia. No prawdopodobnie to będzie szkoła 156, więc przed nich sala gimnastyczna, bo ona jest dosyć dobrze zabezpieczona z tego, co wiem. Także będziemy działać. To jest każda osoba? No, kto się zgłosi, to jest na zasadzie wolontariatu. Byłoby dobrze, gdyby to była ta sama osoba, bo już ma jakieś doświadczenie, rozeznanie w terenie, na którym działa. Natomiast no, z tego, co dzisiaj dostałem informację, to jest nowa osoba. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zarządu chyba tyle.